Nancy Friday, Mój tajemny ogród. Klasyczna pozycja z zakresu kobiecych fantazji seksualnych. Wiekowa już, wszak wydana pierwszy raz w 1973 roku, ale śmiało można powiedzieć, aby każda kobieta się tak starzała jak ta książka. Zawiera opisy 242 fantazji seksualnych kobiet, które zostały opisane w listach do autorki lub bezpośrednich rozmowach. Zebrane, żeby nie powiedzieć pogrupowane, w grupy tematyczne i poprzedzone stosownymi komentarzami pisarki. To akurat miła odmiana w stosunku do innej jej książki, którą już kiedyś recenzowałem. Nie będę się tu silić na wymienianie wszystkich obiektów fantazji, bo łatwo to sprawdzić, studiując sam spis treści. Natomiast to, na co zwróciłem uwagę, to to, że frapująco wiele razy pojawiają się tematy wręcz chore, jak wyobrażanie sobie seksu ze zwierzętami, dziećmi, gwałtu czy znęcanie się. Dobrze chociaż, że autorka tłumaczy, iż gwałt jest tylko sposobem kobiet na poradzenie sobie w głowie z odpowiedzialnością za seks. Jeżeli miałbym wyciągnąć z tej nieco przydługawej, 378 stron, pozycji jakieś wnioski, to by było to, że kobiety należy zaspokajać seksualnie, unikając nudy i z urozmaiceniami. Od zwyczajna zmiana łóżka, np. na miejsce częściowo publiczne, jak park czy plaża, może łatwo wywołać mnóstwo emocji w kobiecie. Coś na zasadzie: ojej, ktoś nas może zobaczyć. A to emocji kobietom przecież potrzeba.